UOKiK prowadzi kilka postępowań. Najpierw od wielu, wielu miesięcy badaliśmy tak naprawdę sprawę, w jaki sposób spółka windykowała długi i traktowała konsumentów. I tutaj jesteśmy na ukończeniu. W niedługim czasie będzie decyzja już w sprawie właśnie getbacku i potencjalnego ukarania spółki za te praktyki, które tam stosował. Taki przykład dość skrajny. Jeśli ktoś miał kłopoty ze spłatą długów, spółka kierowała go do rzecznika praw dłużnika, a tak naprawdę był to podmiot z grupy, a nie ktoś niezależny, jakby wskazywała nazwa. Oprócz tego od kwietnia prowadzimy postępowanie dotyczące sposobu oferowania obligacji getbacku i z tego postępowania, można powiedzieć, wypączkowano postępowanie wobec dwóch podmiotów, też na razie w sprawie, a nie przeciwko, czyli Idea Bank i Polski Dom Maklerski, które były bardzo mocno zaangażowane w oferowanie obligacji getbacku i być może dochodziło tam do tak zwanego mis-sellingu, czy konsumenci, przynajmniej część konsumentów była wprowadzana w błąd co do charakteru produktów, które nabywa.